Czy to jest ta szyba, która pochodzi dokładnie z tego Junkersa, którego znamy z tych słynnych zdjęć? Tak. W dzisiejszym odcinku używamy m.in. odzieży Pentagon i rękawic Mechanics, które znajdziecie w sklepie partnera projektu Tank Hunter, militaria.pl. Partnerem projektu Tank Hunter jest Kobi. Buduj historię klocek po klocku. Zobaczcie, jesteśmy w miejscu pełnym skarbów przeszłości. To prawdziwa historia polskiej eksploracji. Wejść tu nie jest łatwo, ale na zaproszenie syna słynnego eksploratora Jerzego Janczukowicza wpadliśmy jak kuna w maliny, żeby pokazać wam prawdziwe cuda. Mecenasem dzisiejszego odcinka jest Tomasz Grzelak. Dziękujemy, Tomku. Lecimy! Jesteśmy w Gdańsku-Oliwie, w miejscu, w którym powstawał polski ruch poszukiwawczy, a w którym właściwie swoją działalność eksploracyjną rozpoczynał Jerzy Janczukowicz, czyli pierwszy polski powojenny eksplorator, który jeszcze w latach 60. wydobył na światło dzienne wielki niemiecki samolot Junkers Ju-188, którego doskonale pamiętamy i znamy z fotografii. Niestety samolot został zezłomowany, ale to miejsce, Villa Rekin, stoi do dziś, a my chcemy wam dzisiaj przedstawić materiał z tego legendarnego miejsca. Spójrzcie tylko na tę tablicę. Klub płetwonurków Rekin i najważniejszy drugi napis. Wyprawy poszukiwawcze. Wyprawy poszukiwawcze, które zaczynały się jeszcze w latach 60. Wyobraźcie sobie, jak rozpala się nasza wyobraźnia. Co wtedy musiało w ziemi, w wodzie leżeć? Co wtedy jeszcze leżało na podwórkach? Co można było znaleźć na każdym kieleckim gospodarstwie? Niesamowite. Jerzy Janczukowicz był tego świadkiem, był tą pierwszą osobą, która rozpoczynała poszukiwania, a my dzisiaj zobaczymy, jaka spuścizna po nim pozostała. Jego syn Michał Janczukowicz dzisiaj pokaże nam, co ciekawego przez 50 lat udało się zgromadzić. Niezwykłe chwile w hotelu i restauracji Von Grasów w Kłaninie oraz cukierni i restauracji Rynek 23 w Pucku czekają na ciebie. Przyjedź i delektuj się pięknem miejsc i smaków. Spędzając czas w Kłanińskim Pałacu i w Puckim Rynku 23, wspierasz projekt Tank Hunter. Zobaczcie, co tu się dzieje. Wszędzie leżą pozostałości po II wojnie światowej. Jerzy Janczukowicz, który jest legendą świata poszukiwaczy, pierwszym poszukiwaczem właściwie, który rozpoczął zbieranie pozostałości po II wojnie światowej jeszcze w latach 60. Pozostawił po sobie potężną spuściznę, którą dzisiaj dzięki uprzejmości jego syna możemy oglądać. Patrzcie, wózki, osłony armat, to wszystko wręcz powrastało i dzisiaj można to oglądać jakby wtórnie. Porzucone po II wojnie. Tu mamy osłonę armaty. Najprawdopodobniej pewnie jakaś haubica 105 albo coś podobnego. Być może ktoś z was rozszyfruje. Ja mówię, że to jest 105 Leichtfeld haubice 18. Ale być może się mylę, bo tylko tak spojrzałem. Widać, że kawałek jest odłamany. Pancerz odpadł. Taka ciekawostka, która sobie tutaj po prostu do dnia dzisiejszego leży. I tych ciekawostek jest tutaj dużo, dużo więcej. Przejdźmy dalej. Pokażę wam, jakie cacka tutaj wypatrzyłem. Pomyślcie, jak ciężkie było zbieractwo w latach 60., 70., 80.
pomimo tego, że bardzo dużo jeszcze było pozostałości po II wojnie światowej, to dostęp do informacji był bardzo utrudniony. Nie było internetu, jedynie ogłoszenia militarne z motocyklami, które wówczas już były bardzo popularne. Na tej podstawie można było poszukiwać jakichś rzeczy. Oczywiście nie mogło też zabraknąć kółek, które trafiały się niemalże wszędzie przy każdej taczce, betoniarce czy innym sprzęcie użytku rolniczo-domowego. Oczywiście w takiej kolekcji tych kół nie mogło zabraknąć, jak tu sami widzicie, koła od SDKFZ 251, 250 czy dziesiątki. To są rzeczy, które są niemalże powszechne w każdym z takich miejsc. No i tak jak powiedziałem, nie mogło ich zabraknąć również tutaj. Tutaj mamy 251, 250, 251, 251, 251, 251 i wreszcie 251 przerobione na takie kółko do jakiejś takiej małej pewnie przyczepki z oponą motorową, taka przeróbka. Tu kolejne 251 jest i Maultier. Znajdujemy się oczywiście w bardzo ciekawym miejscu, tak więc trafiliśmy do hali, w której przechowywane są różnego rodzaju eksponaty z 50 co najmniej lat eksploracji. Na samym wstępie widzimy pięknego halftraka odrestaurowanego z dbałością o najdrobniejsze szczegóły. Jak spojrzycie sobie, nawet regulator napięcia jest tutaj oryginalny w 100%. Pomimo tego, że jest pojazdem kojarzącym się głównie z frontem zachodnim, jak sami widzicie, można dosyć sporo już tych pojazdów znaleźć również w Polsce. Między innymi jeden z halftracków znajduje się w kolekcji naszego Muzeum Pancernego w Kłaninie. Ale wróćmy do 50-letniej kolekcji Jerzego Janczukowicza, których obecnym właścicielem jest Michał i który całą tą kolekcję nam dzisiaj do filmowania udostępnił. Te 50 lat eksploracji zaowocowało potężną kolekcją samochodów osobowych. Myślę, że w żadnym innym miejscu w Polsce nie znajdziemy tylu przedwojennych Mercedesów, co tutaj. Jednocześnie spójrzcie, ta historia, która się pisała, właściwie taki skafander, który jeszcze w latach zapewne 70-tych, 80-tych był w pełni użytkowy, w tej chwili też stał się artefaktem historycznym i można powiedzieć, że jest to swoista spuścizna historyczna naszych pierwszych poszukiwań, które w Polsce były przeprowadzane jeszcze po wojnie, gdy już zaprzestano poszukiwań legendarnej bursztynowej komnaty czy złota Hitlera, rozpoczęły się poszukiwania artefaktów, które po II wojnie światowej pozostały. I mam dla Was naprawdę wielką niespodziankę i mega ciekawostkę, która po tych poszukiwaniach pozostała, ma świetny kontekst, a jednocześnie kojarzy nam się z pierwszym wielkim wydobyciem wspaniałego samolotu Junkers Ju-188, który spoczywał na dnie jeziora Mamry na Mazurach. W tej chwili znajdujemy się w garażu Michała Janczukowicza, który jest synem z legendy poszukiwań Jerzego Janczukowicza, który był pierwszym płetwonurkiem, osobą, która jako pierwsza wydobywała pojazdy, artefakty zaraz, a właściwie 20 lat po wojnie, kiedy jeszcze nikt nie myślał o tym, aby zacząć to zbierać. Michał ma dla nas wielką niespodziankę. Michale, co to za niespodzianka? Szyba tylnego strzelcza z samolotu Ju-188. Czy to jest ta szyba, która pochodzi dokładnie z tego Junkersa, którego znamy z tych słynnych zdjęć? Tak, to jest ta szyba. Świetna sprawa. Słuchajcie, Junkers Ju-188, on zdaje się wylądował na jeziorze, na lodzie, z tego co kojarzę, z tego co pamiętam z tych wszystkich opowieści, ale ty zapewne tę historię znasz dużo lepiej. Znaczy, on wylądował ze schowanym podwoziem na tafli lodu, miał połamane śmigła, pogięty dół kadłuba i Niemcy zdążyli jeszcze założyć do niego liny, próbowali go pewno wyciągnąć, ale widocznie podczas wyciągania musiał pęknąć lód i samolot spoczął na dnie jeziora. A pamiętasz, na głębokości, może kojarzysz, na jakiej głębokości? 5 metrów. 5 metrów, czyli bardzo płytko. Tak. Ojciec wspominał tą akcję? Tak, wiele razy. Wiele razy, czyli utkwiła mu bardzo w pamięci, zapewne to pierwsza jego większa akcja, a jednocześnie pierwsze takie wydobycie w Polsce. A my dzisiaj możemy zobaczyć tak wspaniały artefakt z tak wspaniałym kontekstem, czyli szybę pancerną, bo zobaczcie, jakie to jest grubości szkło.
szybę pancerną z Junkersa Ju-188, pierwszego wielkiego wydobycia w historii powojennej Polski, którego dokonał ojciec Michała, a które zapewne większość z Was, interesujących się przynajmniej takimi poszukiwaniami pojazdów czy samolotów z dna rzek i jezior, doskonale zna, bo ten materiał jest zdjęciowy, cały czas dostępny w sieci i można sobie to jeszcze zobaczyć. Zapewne Ty, Michał, posiadasz też takie zdjęcia po ojcu, które... Posiadam, ale te wszystkie zdjęcia, które ja posiadam, są dokładnie tymi samymi zdjęciami, które są w sieci. Nie rozumiem. Mamy nic innego więcej nie mamy. Wtedy aparatów, jedna osoba miała aparat wtedy, jak to było wyciągane. No i najsmutniejsze jest to, że jednak zbierano te artefakty z przeznaczeniem na złom, bo tak, jak rozumiem, ten samolot został wyciągnięty po to, żeby go zezłomować. Zezłomować. No i na szczęście twój ojciec miał w sobie tę żyłkę kolekcjonera historycznego i zdołał odkupić tę pamiątkę ze złomu, no i zachowała się ona do dnia dzisiejszego i właściwie jest to jedyna pozostałość. No, taka, można powiedzieć, pamiątka rodzinna. Po pierwszych poszukiwaniach. Tak, tak. Jest to niesamowita rzecz, że dzisiaj jeszcze mogę dotknąć tej historii sprzed właściwie 50, a właściwie i prawie 80 lat, bo samolot spoczął na dnie jeziora jeszcze w czasie II wojny światowej, a wydobyty został zaledwie 20 lat później. Tak więc jest to podwójnie historyczna pamiątka, bo związana raz, że z samolotem z tamtego okresu, historią pilotów, którzy musieli lądować twardo na tafli jeziora, a jednocześnie historia związana z pierwszym, większym, udokumentowanym fotograficznie wydobyciem w Polsce przez legendę świata poszukiwawczego, bo tak należy nazwać ojca Michała. Michał zresztą też uczestniczył w wielu różnych ciekawych akcjach wraz z ojcem. No, marzenie wielu z nas być przy wydobyciu czołgu, pojazdu, samolotu. No, niektórym spełniało się nawet w latach młodzieńczych, tak jak tobie. Tak. Uwaga, uwaga! Partner projektu Tank Hunter, producent klocków Kobi, wypuścił na rynek najnowszy model w specjalnej edycji. To działo szturmowe Sturmgeschütz 3G w wersji z Muzeum Pancernego w Kłaninie wraz z figurkami twórców projektu Tank Hunter. Ubrani w bluzy z logiem Tank Hunter Team, z wykrywaczem i kamerą w skali 1.35, propagujemy w ten sposób historię, czyli to, co robimy na co dzień. Więcej informacji i sam zestaw znajdziecie na www.kobi.eu. Michał, mamy tutaj cały rząd samochodów osobowych. Który z tych pojazdów jest z twoim zdaniem najciekawszy i najprawdopodobniej chciałbyś go pewnie najszybciej odbudować? Najchętniej bym jednak odbudował tutaj Stuvela Greifa. No, Gryf, Greif, czyli Stoiwer, jeszcze do tego szczeciński pojazd, a do tego Gryf, który ściśle związany jest z historią Kaszubów. Pamiętajmy, że symbol Gryfa to symbol również kaszubski, czyli związany z moją rodzimą ziemią. A że Stoiwer szczeciński, można powiedzieć, że to kaszubski samochód, no bo nawet barwy żółte też są kaszubskie. Samochód kupiłem na początku lat 90. w Gdyni, gdzieś tam niedaleko siedziby klubu motoryzacyjnego starych samochodów. Nie pamiętam, co to była za ulica, ale to rzeczywiście się, tak jak powiedzmy Zakopiańska, niżej niż Zakopiańska, tam gdzieś w tych takich uliczkach, na tych górkach właśnie. Myślę, Michał, że pewnie większość tych pojazdów nabyłeś gdzieś tam w latach 90., kiedy trochę było odwilży, pojawiły się nowe samochody już zapewne w Polsce, właściwie nowe, używane, sprowadzane z zachodu, ale dużo nowocześniejsze od tych takich już pojazdów drugowojennych. To myślę, że to była ta wtedy oaza się otworzyła, drzwi się otwarły, można było zacząć kolekcjonowanie tych pojazdów wojennych. Powiedz mi, jakie były wtedy ceny pozyskiwania takich eksponatów? Och, ciężkie pytanie. Czy były to drogie rzeczy, czy to było tanio wtedy, bo no wiadomo, że relatywnie wartość pieniądza w tej chwili cały czas nam spada. Odkąd mamy denominację, wiadomo, 100 zł w 96 roku było znacznie więcej warta niż dziś, ale tak jakbyś mógł porównać, czy były to duże pieniądze, czy raczej małe, czy raczej się tego pozbywano? Znaczy, głównie te samochody rzeczywiście były jednak kupowane przed denominacją,
No to powiedzmy, tak jak sobie sięgam pamięcią, to rzeczywiście tak właśnie to akurat to była umowa na Mercedesa 170V, to było wtedy 5 milionów złotych. Czyli dzisiejsze 500 zł. No ale wiadomo, że te 5 milionów złotych czy 500 zł dzisiejsze no nijak się ma do wartości 5 milionów złotych z tamtego czasu. Wtedy zapewne były to z dwie miesięczne pensje. Tak więc były to pieniądze dosyć znaczące właściwie, bo samochody są w stanie, no wymagają dużego nakładu pracy. Wiadomo, interesujemy się głównie jednak pojazdami militarnymi, zarówno ty, jak i ja. Widziałem u ciebie w kolekcji również Dodge, widzę Half Tracka, masz Jeepa, czyli masz całą masę pięknych pojazdów, które oczywiście trzeba było odrestaurować w pierwszej kolejności, ale jak to mówią, od przybytku głowa nie boli. Masz halę, masz miejsce, możesz je trzymać i stan się nie pogarsza, a na pewno któregoś dnia, nawet jak nie ty, to być może twoje dzieci, wnuki, bądź też ktoś inny zdecyduje się na odbudowę takiego pojazdu. No, myślę, że się nie mylę i myślę, że raczej wartość tych pojazdów już nie spadnie. Oczywiście, tak, rzeczywiście, tak jak mówisz. Jak nie ja, to może wnuki, no. Zobaczcie na inwencję twórczą z czasów PRL-u. Ludzie nie mieli z czego budować samochodów, nie mieli z czego budować pojazdów. Tak więc ten Mercedes 170V został przerobiony na pick-upa. Zobaczcie, jaką ma pakę. Taki Żuk 170V, tylko że zrobiony z wojennego Mercedesa. No i w czasach PRL-u całe mnóstwo takich pojazdów przerabiano. Zobaczcie tam, ten Mercedes 170V jest z kolei przerobiony na furgonetkę. Ma dołożony z tyłu taką całkiem sztywną zabudowę. Ludzie mieli wtedy mnóstwo czasu, nie mieli materiałów, nie mieli pojazdów, więc budowali z tego, co było pod ręką. A że znalazł się Mercedes, no to budowano z Mercedesa. Oczywiście pośród tych wszystkich legend o zatopionych pojazdach, samolotach jest też mnóstwo prawdy, bo różnego rodzaju rzeczy podczas wielu lat eksploracji udało się znaleźć. Zobaczcie, nawet taka butla lotnicza na sprężone powietrze uchowała się jeszcze do dnia dzisiejszego. Takich różnych smaczków można tu znaleźć naprawdę sporo. Ja już od razu wypatrzyłem coś związanego z naszymi odbudowami, czyli wypatrzyłem typowy skrownik do Maybacha HL42, który stosowany jest w SDK FZ 251. Zobaczcie, ktoś nawet nie zadał sobie tyle trudu, żeby rozłączyć przewody, tylko po prostu je pociął. Tak więc demontaż był prosty i szybki. Zabrano to z pojazdu jako cenny artefakt, który zapewne przyda się przy budowie jakiegoś ESA, czyli takiego silnika do napędu młockarni czy różnych innych urządzeń gospodarczych. Ktoś sobie go wyciągnął na zapas. No i zapewne nie dotrwałby do dnia dzisiejszego, gdyby nie kolekcja, którą udało się Michałowi tutaj zbudować. No i zobaczcie to. Coś, co widać praktycznie wszędzie. Niemiecki hełm, to akurat wzór M40 już z nitami wyprasowanymi, nie dobijanymi, donitowanymi, tylko prasowanymi. Tak więc jest to wzór M40 jeszcze z rantem zaginanym do wewnątrz. No i hełm niemiecki musi znajdować się u każdego zbieracza, poszukiwacza i kolekcjonera, bo jest to jedno z najczęstszych znalezisk leśnych, wodnych czy nawet gospodarskich, bo pamiętam, że nawet u mojej babci jeszcze w latach 80. pies jadł z takiego hełmu. Zobaczcie, a tutaj Niemiec naprawdę kiepsko skończył, bo widać, że blacha jest popękana, porozrywana odłamkami. Czyli tutaj ten Niemiec, który nosił już hełm ostatniego wzoru M42, chociaż mówią też o hełmie wzór 45, który tak naprawdę nigdy nie był użyty, ale ostatniego wzoru, który można spotkać na pobojowiskach z 45 roku na ziemiach polskich, to tego wzoru ostatni hełm, zobaczcie, jak roztrzaskany odłamkami, również znajduje się w kolekcji Michała jako szanującego się zbieracza i kolekcjonera militariów z okresu II wojny. Zobaczcie, jaka ciekawostka. W latach 70., 80., 90. złom aluminiowy, właściwie samoloty zbierano po prostu jako złom aluminiowy. Nikt nie interesował się ich wartością historyczną. Te pozostałości powojenne jeszcze nie były na tyle docenione, nie były na tyle cenne, że tak naprawdę nikt się tym nie interesował. Można było to zakupić. Ojciec Michała, Jerzy Janczukowicz, jako że był zapalonym eksploratorem i już wtedy czuł, że te
przedmioty mają wartość historyczną, postanowił część z tych rzeczy odkupić ze złomu i zachował dla potomności, pomimo tego, że możemy powiedzieć, że to wrak samolotu, ale spójrzcie, to jest skrzydło samolotu B-17, Boeing B-17, czyli tego słynnego, pierwszego, masowo produkowanego Boeinga. Spójrzcie, profil aluminiowy grubości co najmniej 10 mm. Takie profile znajdowały się w skrzydłach latającej fortecy. Wyobrażacie sobie 10-milimetrowy profil zamknięty o grubości, myślę, że 8 na 8 cm. Kolejny profil 8 na 8, ścianka, myślę, około 8 mm. Naprawdę bardzo grube profile. Tutaj widać, że ten samolot był naprawdę potężną maszyną. Jednocześnie jak spojrzycie na sprężarkę jednego z silników, spójrzcie, jakiej średnicy jest ta sprężarka. Myślę, że będzie to ze 40-50 cm. To widać, że B-17, latająca forteca, ten Boeing to był naprawdę kolos. Zresztą ilość aluminium, profile, zobaczcie, faliste, zewnętrzne poszycie, to wszystko też robi wrażenie. Widać, że maszyna była solidnie zbudowana i mogła się oprzeć nawet ciężkiemu ostrzałowi z działu flak 8-8 cm, czy goniącymi je Messerschmittami BF-109GIK nad Rzeszą. Wyobraźmy sobie, jak jedna z tych latających fortec, a właściwie ta latająca forteca, spadła w Niemczech, bo tutaj z Michałem rozmawiałem, że to zostało pozyskane jeszcze we wschodnich Niemczech. Ten samolot został strącony podczas jednego z nalotów na Hydrierwerke Polis, czyli fabrykę paliw syntetycznych, których Trzecia Rzesza potrzebowała naprawdę dużo. I dzięki takim latającym fortecom udało się ten wysiłek wojenny skoncentrować i zatrzymać produkcję tego najważniejszego surowca potrzebnego Hitlerowi. Przedmiotów jest tu naprawdę dużo. Jeszcze do tego dzisiaj cały czas chowamy się przed deszczem, ale jest tu taka masa i koncentracja tego wszystkiego, że nie da się tego podać Wam skoncentrowanego zaledwie w jednym odcinku, więc powrócimy tu jeszcze, a Wy zobaczycie, co jeszcze kryje się w tej 50-letniej kolekcji. To tyle na dziś, ale widzimy się już za tydzień, jak zwykle w czwartek o 20. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. Serdeczne podziękowania dla obecnych na czacie na żywo. Wasza energia daje nam potężnego kopa. Uprzejmie dziękujemy tym, którzy dorzucają do ognia. Dziękujemy naszym patronom z Patronite'a i YouTube'a. Każdy grosz jest na wagę złota. Wasze wsparcie to kolejne kilometry zrobione w poszukiwaniu czołgów. Wśród naszych wspaniałych mecenasów są Ajent Jacek Arendt, Przemysław Giebabi, Roman Banaś, Szymon Barwiński, Jarosław Bąk, Rafał Bejrut, Jakub Biesiada, Biszop Biskup, Tomasz Błaszkiewicz, Grzegorz Borecki, Artur Borna, Damian Boruch, Łukasz Buczko, Daniel Budzisz, Sebastian Bujakiewicz, Przemysław H., Marcin Chojnacki, Adam Ciesielski, Daniel Cisowski, Tomasz Ciuruś, Krzysztof Cukierski, Marianna D., Andreas Czyzewski, Franek Dolas, Andrzej Duda, Lukas Dylik, Mikołaj Dynarowicz, Jay, Andrew Black, Krzysztof Fiedler, Michał Futera, Sebastian Galowy, Grzegorz Garus, Dominik Graczykowski, Krzysztof Goździkowski, Marcin Górny, Tomek Grącki, Andrzej Grochola, Piotr Grochot, Tomasz Grzelak, Przemek Grzonkowski, Michał Grzybowski, Mateusz Hamera, Mateusz Haplicznik, Tomasz Choinka, Mariusz Huber, Adam Jackowski, Mateusz Jankowiak, Krzysztof Jażdżewski, Maciej Kaczkowski, Matthew Kaczmarek, Michał Kapiec, Bart Kajor, Aleksander Klem, Michał Klimczak, Anna Konieczny, Mariusz Koralewski, Mariusz Korzeniewski, Artur Kozłowski, Marek Krause, Marian Krzyszowski, Krzywy Jas, Pacior KRK, Dawid Krzyczkowski, Paweł Kuligowski, Adam Kwiatkowski, Mateusz Lasota, Wojciech Latopolski, Tomasz Lewucha, Przemysław Lipniewicz, Albin Lojkowski, Andrzej Łądka, Szymon Łodyński, Maciej FM, Karol Magiera, Michał Majerczyk, Kamil Mańkowski, Mateusz Ghost97, Jacek Mazan, Maciek Mądrzak, Andrzej Melonek, Daniel Miraszewski, Piotr Młynarczyk, Paweł Mot, Szymon Muński, Marek Musiał, Piotr Nadulicz, Robert Nicgorski, Krzysztof Nieszkowiecki, Olek Nowakowski, Sebastian Nowiński, Piotr Nyszczuk, Grzegorz Odrowąż, Dorota Orzechowska, Pajpa 1982, Krzysztof Pawlik, Marcin Pawlowicz, 50PLN, Krzysztof Poczekaj, Michał Probierz, Patryk Puls, Pawias, Ralf 99DE, Kamil Ramza, Tomasz Romanowski,
Robert Rąpalski, Michał Semczyszyn, Krzysztof Jaremas-Kąpiński, Krzysztof Siedlarz, Dominik Sieracki, Mariusz Smoleń, Krzysztof Stanior, Mariusz Stoczkiewicz, Daniel Strojk, Strzyga, Łukasz Suwała, Krystian Szczęśniak, Marek Ślęczka, Tomasz Tracz, Marek Trębicki, Filip Urbański, Jacek Warsicki, Michał Tomasz Warszawski, Wilk Welesa, Piotr Wierzbowski, Wojciech Wilk, Piotr Wisła, Marcin Wiśniewski, Kamil Włodarski, Kacper Woźniak, Mateusz Woźny, Krystian Ziętek, Konrad Zyśk, Artur Żak, Bartek, Grzegorz, Konrad i Leszek. Wszystkim naszym patronom serdecznie dziękujemy i zapraszamy na kolejny odcinek przygód Tank Huntera, jak zwykle w czwartek o 20:00. Do zobaczenia!